Dzień dobry, Piotr Basista, jestem fizjoterapeutą. Serdecznie witam wszystkich panów, którzy są albo przed zabiegiem prostatektomii, albo już są po zabiegu. Tych z państwa, którzy dopiero szykują się do zabiegu, chciałbym, żeby ten film potraktowali instruktażowo, wyciągnęli jakieś wnioski, może zaczęli stosować już jakąś profilaktykę powikłań, które mogą się zdarzyć po tym zabiegu. Natomiast ci panowie, którzy są już po operacji, chciałbym, żeby potraktowali ten materiał jako instruktaż drogi do zdrowia. Po zabiegu prostatektomii mogą pojawić się dwa takie główne powikłania. Jednym z nich to jest nietrzymanie moczu, a drugim zaburzenia erekcji. Jeżeli chodzi o zaburzenia erekcji, no to jest to jakby zjawisko, które powstaje na skutek uszkodzeń pęczków naczyniowo-nerwowych. Bardzo często lekarze, usuwając prostatę, starają się te pęczki zachować. Nawet jeżeli jeden z pęczków jest zachowany, no to też nie ma gwarancji, że ta erekcja będzie, ponieważ podczas samego zabiegu operacji mógł zostać podrażniony i na powrót funkcji erekcyjnych powinniśmy czekać nawet rok, półtora. Jeżeli po tym czasie funkcja nie wraca, no to możemy uznać, że jakby jest to niemożliwe do przywrócenia. Natomiast jeżeli chodzi o powikłanie w postaci nietrzymania moczu, no to się zdarza u znacznej ilości osób i może mieć różny jakby zakres, czyli od bardzo małego nietrzymania moczu, które się samoistnie wycofuje w ciągu kilku tygodni, kilku miesięcy, aż po takie obfite, które jakby nie reagują na samoistną poprawę i trzeba się z nimi długo zmagać. Jeżeli spojrzymy sobie teraz na ten model, no to zobaczymy tutaj pęcherz moczowy. Z niego wychodzi cewka moczowa, przechodzi przez gruczoł krokowy. Dalej ta cewka moczowa przechodzi przez warstwę mięśniową, w której umieszczony jest jeden ze zwieraczy, zwieracz zewnętrzny. I jak już cewka moczowa przejdzie przez ten zwieracz, dalej już w członku na tym odcinku nie ma tu żadnego systemu trzymającego moczu. Natomiast jeżeli chodzi o ten odcinek tutaj w obrębie prostaty, no to tak jak już powiedziałem, tu mamy zwieracz zewnętrzny oraz zwieracz wewnętrzny, który jest w tym miejscu. W momencie, kiedy na skutek nowotworu musimy tą prostatę usunąć, uszkadzany jest jeden ze zwieraczy, właśnie ten zwieracz wewnętrzny. Więc pozostaje nam później do dyspozycji tylko ten zwieracz zewnętrzny. Ten już nie wróci do nas, do funkcji nigdy. I to, co musimy zrobić, to tak przebudować funkcję tego zwieracza zewnętrznego, tak usprawnić cały system mięśniowy na miednicy, żeby ten system trzymający mocz, który już pozostał częściowo, przejął funkcję tego zwieracza wewnętrznego. Wiemy, że jakby jeżeli mamy problem z nietrzymaniem moczu po tym zabiegu, to musimy wzmocnić mięśnie na miednicy, wzmocnić ten zwieracz zewnętrzny cewki moczowej, żeby go przysposobić do przejęcia funkcji zwieracza wewnętrznego. Natomiast największy problem polega na tym, żeby w ogóle udało się nam wzmocnić te mięśnie. Jakby proces ćwiczeń jest dosyć skomplikowany, jest o tyle trudny, że większość z państwa nie czuje tych mięśni nigdy, więc wcześniej nie były ćwiczone, więc musimy się nauczyć od początku nimi posługiwać. Trening tych mięśni jest obarczony również takim problemem, który polega na tym, że nie możemy dać tym mięśniom ciężarka do ćwiczeń, czyli nie możemy ich wzmocnić tak dynamicznie, jak możemy zrobić to z mięśniem bicepsem, tak jakbyśmy ćwiczyli go na siłowni. Jeżeli dajmy ciężarek do ręki, no to wystarczy czas i ilość powtórzeń i ten mięsień nam się wzmocni. Natomiast z mięśniami na miednicy nie możemy tego zrobić. Jedyne, co możemy zrobić, to napiąć się. Czyli to tak, jakbyśmy sobie wyobrazili, że ćwiczymy mięsień, na przykład biceps, nie poprzez ćwiczenia z ciężarkiem, ale tylko poprzez napinanie tego mięśnia. Czyli wiadomo, że taki trening poprzez napinanie będzie trwał dużo dłużej, będzie miał mniejszą siłę działania, więc wszystko będzie nam się, jakby efekty, które chcemy osiągnąć, będą nam się odwlekały w czasie. Dlatego tak bardzo ważne jest, żebyśmy sobie to wytłumaczyli krok po kroku, w jaki sposób ten mięsień napiąć. Także ten skurcz musi być naprawdę dopracowany, perfekcyjny, żeby nie było żadnych błędów, no bo biorąc pod uwagę to, że trening już sam w sobie trwa długo, jeżeli jest prawidłowo wykonywany, no to jeżeli pojawiłyby się błędy, no to
od razu sobie zabieramy szansę na sukces, albo wydłużamy ten trening w czasie jeszcze bardziej, czego byśmy nie chcieli robić. Jeżeli chodzi o technikę wykonywania tych ćwiczeń, to chciałbym zwrócić Państwu uwagę na to, żeby jeżeli robimy skurcz mięśni dla mięśni, żeby on był robiony na wydechu. Bardzo ważne jest, żeby nie zatrzymywać powietrza w momencie, kiedy robimy skurcz oraz nie wciągać powietrza. Też trzeba zwrócić uwagę, żeby podczas napinania mięśni krocza nie napinać ud i pośladków i nie napinać mięśnia prostego brzucha. Natomiast w jaki sposób mają się te mięśnie na miednicy poruszać? Jeżeli już wiemy, jak oddychać, czego nie napinać, to przede wszystkim ruch tych mięśni na miednicy składa się z dwóch elementów u mężczyzny. Pierwszy to jest ruch odbytu, czyli tak jakbyśmy chcieli ten odbyt zacisnąć i wciągnąć do góry. I tutaj bardzo ważne jest nasze odczucie, także zachęcam, żeby położyć rękę na swoim kruczu i odczuwać, jak te mięśnie pracują, położyć na odbycie i odczuwać, jak wysoko ten odbyt jestem w stanie wciągnąć. Im wyżej, tym bardziej prawidłowo zrobiłem ćwiczenie. Również powinien poruszać się obszar między jądrami a odbytem. Tam Państwo poczujecie taką strunę, która się powinna też naprężyć. Także ten obszar odbytu i obszaru między jądrami a odbytem powinien ulegać naprężeniu. Reszta mięśni powinna być w spoczynku, także nie wspomagamy się udami, pośladkami, nic z tych rzeczy. Jeżeli chodzi o szczegóły, w jaki sposób nauczyć się tych ćwiczeń, postaram się je umieścić pod filmem lub na naszej stronie internetowej w zakładce do pobrania. Będą te ćwiczenia wyjaśnione bardzo szczegółowo. Tak więc, jeżeli weźmiemy pod uwagę, jak wiele czynników może nam przeszkodzić w osiągnięciu sukcesu, jeżeli chodzi o trening mięśni na miednicy, to warto rozważyć zastosowanie uznanych metod, które mają ten trening kontrolować, wspomagać, przyspieszać cały ten proces terapii. Jedną z takich metod jest terapia biofeedback, która ma zadanie pokazać pacjentowi, w jaki sposób napina mięśnie na monitorze. Elektroda wygląda w ten sposób. Każdy pacjent ma swoją własną, używa jej do zajęć biofeedbacku, jak również ci panowie, którzy mogą, stosują tą elektrodę również w domu z domowym elektrostymulatorem, ale jeżeli jeszcze o elektrostymulacjach powiem, bo nie wszyscy mogą je stosować. Umieszczenie takiej elektrody nie jest jakoś kłopotliwe, nie jest bolesne, także nie ma się co tego obawiać. Teraz kilka słów więcej na temat samego zabiegu biofeedbacku. Wygląda właśnie to w ten sposób. Tutaj na monitorze widzimy zapis relaksacji mięśni, czyli ta elektroda, która jest umieszczona w środku, w odbycie, mierzy napięcie mięśniowe i w momencie, kiedy mamy relaks, zapis jest taki nisko, płaski. W momencie, kiedy pacjent dostaje polecenie skurcz, próbuje ten wykres podnieść. Tutaj malujemy linię, do której ma zmierzać, czyli ustawiamy ją w takim rejonie, do którego pacjentowi jest jednocześnie trudno dotrzeć, ale jest to możliwe, tak żeby ta linia była takim motywatorem. No i pacjent próbuje podjechać, no i tutaj zaczynają się mięśnie męczyć, widzi, że traci kontrolę, no i próbuje powrotem wrócić, podciągnąć ten wykres. Potem jest komenda relax i ma zadanie rozluźnić się. Tak, tutaj było tak, że nie do końca się rozluźnił, a tutaj już to rozluźnienie jest lepsze, tak, ponieważ ten wykres powinien spaść do samego dołu. Natomiast my zwracamy uwagę nie tylko na skurcz, ale też na relaksację, bo to jest jakby wyznacznikiem, jedno i drugie jest wyznacznikiem prawidłowej pracy mięśniowej, tak? No i tutaj widzimy, że pacjent zrobił pierwszy skurcz, trochę mu nie wyszło, rozluźnił się lepiej, skupił się i już następny skurcz jest dużo lepszy. Także próbuje przy następnych jakby próbach pokonać tą wyznaczoną linię, próbuje zrobić skurcz lepiej, równiej, gęściej. Także my jesteśmy cały czas z pacjentem i kontrolujemy to, odpowiadamy, w jaki sposób zrobić ten skurcz prawidłowo. Dzięki obserwowaniu swoich czynności na monitorze uczymy się lepiej wykonywać skurcz i relaks mięśniowy, przez co ćwiczenia
stają się lepsze, te ćwiczenia domowe, o których mówiłem, ze skóry na wartości. Natomiast sam zabieg w gabinecie jest dosyć intensywnym wysiłkiem i warto go wykonywać dwa, nawet trzy razy w tygodniu, oprócz ćwiczeń domowych. Zabieg biofeedbacku trwa około 30 minut i naprawdę po tym czasie można poczuć, że mięśnie się zmęczyły i spróbować naśladować te skurcze również w ćwiczeniach domowych. Podczas zabiegów biofeedback kontrolujemy postępy terapeutyczne, postępy siły mięśniowej. Tutaj widzimy pierwszy z wykresów, który jest na początku terapii i drugi, który jest po. Ewidentnie widać, że ten wykres tutaj pokazuje, że mamy niepełne rozluźnienie, pacjent ma trudności z rozluźnieniem, ma trudności z utrzymaniem skurczu, a tutaj niżej już ta relaksacja jest praktycznie płaska, niska, a każdy wykres jest pełny, równy. To się odbyło w ciągu kilku miesięcy. Pacjent zaczął w październiku 2017, a taki już bardzo ładny wykres jest w stanie wyprodukować lutego 2018. Oprócz zabiegu biofeedback i ćwiczeń własnych, takim wspaniałym wspomagaczem jest jeszcze domowy elektrostymulator. Jego podłączamy też do tej elektrody doodbytniczej, którą używamy do zabiegu biofeedback. W związku z tym, że tych zabiegów elektrostymulacji trzeba wykonać bardzo dużo, tego typu działania zostały przerzucone pacjentom do domu, żeby nie musieli codziennie przyjeżdżać do kliniki. To, co jest ważne, to to, żebyście otrzymali pisemną zgodę od lekarza prowadzącego na wykonywanie zabiegów elektrostymulacji. Zwykle jest to, taka zgoda jest wydawana na podstawie prawidłowego badania histopatologicznego i wyniku PSA, który robimy po 3 miesiącach. Teraz kilka słów o tym, jakie są perspektywy leczenia nietrzymania moczu po prostatektomii. No na pewno musimy się przygotować na dłuższy okres czasu. Trzeba dać sobie co najmniej pół roku intensywnego treningu, żeby odpowiedzieć na pytanie, czy jestem w stanie sobie pomóc tylko i wyłącznie poprzez rehabilitację. W ciągu tego pół roku powinny pojawić się nam już pierwsze zmiany reakcji. Jeżeli się tak dzieje, no to przeciągamy trening dalej. Natomiast jeżeli w ciągu najbliższego pół roku, mimo intensywnego treningu, nic się nie dzieje, to już jest taka troszeczkę sytuacja alarmowa. Możemy jeszcze próbować przeciągać trening nawet do roku, ale rok to już jest taki naprawdę okres czasu, jeżeli się nic nie zmieniło w tym czasie, no to możemy uznać, że nie jesteśmy w stanie pomóc rehabilitacją. Jeżeli po tym roku naprawdę nic się nie zmieniło, mimo intensywnych ćwiczeń robionych pod nadzorem, z użyciem tych wszystkich metod, o których mówiłem przed chwilką, no to trzeba będzie rozważyć inne rozwiązania lekarskie. I tutaj jakby najbardziej popularnym rozwiązaniem jest sztuczny zwieracz. Jest on implantowany w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Są też, coraz więcej słyszy się o takim systemie taśm, który jest popularny u kobiet. Też są próby podejmowane, żeby stosować go u mężczyzn. Jest to dosyć mało popularny zabieg, jeszcze wymaga większej ilości badań, natomiast warto wiedzieć o czymś takim. No i jeszcze jest system ProAct, też taka alternatywa w Polsce, też możliwe do wykonania. Także jeżeli dobrnęliście Państwo do takiego momentu, w którym już jakby nie możemy nic więcej uzyskać pomoc bezinwazyjnie, to są te jakby trzy główne metody, które należy rozważyć w celu poprawy swojego stanu zdrowia. Tak więc jeżeli ktoś z Państwa chciałby skorzystać z naszej pomocy w leczeniu nietrzymania moczu po prostatektomii, to ja i cały mój zespół służymy pomocą. Zapraszam, Piotr Basista, Klinika HB.